Rozdział czwarty Rocho wlukuł się wolno drogą nad stawem, raz, że wiatr tak w niego siepał, iż ledwie się na nogach utrzymał, a po drugie, jako strapiony był wielce tym wszystkim, co się we wsi działo, to jeno raz po raz wznosił rozpalone oczy na chałupy, przemyśliwał ważnie i wzdychał żałośnie. Tak źle się bowiem działo w lipcach, że już zgoła gorzej nie mogło. Zaś nie to było najgorsze, że nie jeden głodem przymierał, że choroby się krzewiły, że się kłócili bardziej i załby brali, że nawet śmierć wybierała swoje gęściej niżli po inne roki. Tak usieńko było i łoni, i drzewie, i do tego się już był naród wezwyczaił, rozumiejąc dobrze, jako inaczej być nie będzie. Złe i o wiele gorsze było całkiem co inszego. Oto, że ziemia stojała odłogiem, bo nie miał w niej kto robić. Z już szła całym światem, wraz z tym ptactwem ciągnących do łońskich gniazd, na wyżnich miejscach podsychały role, wody opadały i ziemia się prawie prosiła o pługi, o nawozy i o to ziarno Święte. A któż miał iść w pole? Kiej wszystkie robotne ręce były w kreminale? Przecież prawie same kobiety ostały we wsi a nie ich to mocni głowa poredzić wszystkiemu. A tu na niejedną przychodziła pora rodów, jak to wiosnę zwyczajnie. A tu krowy się cieliły, drób się lągł, maciory się prosiły. W ogródkach też czas był zasiewać i wysadki sadzić. Ziemniaki trzeba było przebierać z dołów przed sadzeniem, wodę z pól spuszczać, gnój wybierać i wywozić. To choć urób lasy po łokcia bez chłopa nie wydolisz. A tu jeszcze trzeba obrządzać inwentarz, żnąć sieczkę, poić, drwa rąbać, lebo i z lasu wieść. A tylach na inszej codziennej roboty, choćby na ten przykład z dzieciskami, których było wszędzie, kiejmaku, że Jezus, gnatów już nie czuły, krzyże im ano drętwiały na odwieczerze z utrudzenia, a i połowy nie było zrobione, bo kaj to jeszcze te ze wszystkich najpierwsze polne roboty. A ziemia czekała. Wygrzewało ją młode słońce, suszyły wiatry, przejmowały na wskroś te ciepłe i płodne deszcze, stężały owe mgliste i nagrzane noce zwiesnowe, że trawy już puszczały zieloną szczotką, ziminy podnosiły się w chyżym roście, skowronki przedzwaniały nad zagonami, boćki brodziły po łęgach. kwiaty też kaj śniekaj, buchały z moczarów ku niebu połyskliwemu, ku niebu. Coś się co dnia niby ta płachta jasna i obtulna podnosiła coraz wyżej, że już coraz dalej sięgały tęskliwe oczy, aż po owe wręby wsi i borów, niedojrzanych w zimowych mrokach. Cały świat przecykał z martwego śpiku i prężył się, a przystrajał do zwiesnowych godów wesela i radości. Zaś wszędy po sąsiedztwach kaj jeno okiem dosięgnąć robili tak pilno, że całe dni deszcz był czy pogoda, rozlegały się wesołe przyśpiewy i kukania, po polach błyskały pługi, ruchali się ludzie, konie rżały i wozy turkotały wesoło, a jeno lipieckie role stały puste, ciche, zgoła obumarły, i jako ten cmentarz żałosny. A kiedy na dobitkę jeszcze te ciężkie strapienia o uwięzionych. Mało jeśli co dnia nie ciągnęło do miasta po kilkoro ludzi z węzełkami, a i z tym płonym skamlaniem, by wypuścili niewinowatych, ale będzie tak to miał miłosierdzie nad pokrzywdzonym narodem, jeśli on sam sobie sprawiedliwości nie wydrze. Źle się działo. Tak źle. Że nawet obcy ludzie z drugich wsi zaczęli już miarkować, jako krzywda lipiec jest krzywdą wszystkiego narodu chłopskiego. Jakże jeno małpa małpie zajdy, szarpie, a człowiek za człowiekiem powinien trzymać, bych i jemu na taki sam koniec nie przyszło. Więcej nie dziwota. Jako drugie wsie, choć ta przódzi koty darły z Lipcami o granice i różne szkody sąsiedzkie, albo i z czystej zazdrości, że to Lipczaki wynosiły się hardo nad wszystkie, a wieś swoją uważały za najpierwszą, teraz poniechali sporów, otrząchając z siebie zawziętość. Bo często chłop jakiś z Rudek, to z wulki, to z Dębic, a nawet i z Rzepeckiej Szlachty, nie jeden przebierał się do Lipiec na kryjome przewiady. Zaś w niedzielę po szumie, albo jak wczoraj przy zjeździe do rozpytywali się pilnie o uwięzionych, srożąc przy tym twarze, siarczyście klnąc, a zarówno z lipeckimi pięście zaciskając na krzywdzicieli i wielce się litując nad dolą pokrzywdzonego narodu. Właśnie był teraz nad tym rocho medytował, postanawiając zarazem jakieś przedsięwzięcie ważne, gdyż jeszcze bardziej zwolnił kroku. Często przystawał, chroniąc się od wiatru za grubsze drzewa i jakby nic dokoła nie widzący we świat poglądał daleki. A widniej się jakoś zrobiło i cieplej. Jeno ten uprzykrzony wiatr wzmagał się z godziny na godzinę, że jeden szum niósł się całym światem i już co cieńsze drzewiny pokładały się z jękiem, trzepiąc gałęziami postawie. Snopki Jano wyrywał z dachu, co kruchsze gałęzie odzierał, a wiał już teraz górą i z taką mocą, że wszystko się ruchało, i sady, i płoty, i chałupy, i pojedyncze drzewa się zdało, jako z nim w jedną stronę lecą, a nawet to blade słońce, co się spoza rozwalonych chmur wysupłało, wydało się również uciekającym po niebie, zawlekanym kiedy piaskami rozwianymi. Zaś nad kościołem jakieś stado ptaków z rozczapieżonymi skrzydłami, nie mogąc się uporać z pędem, dało się nieść w wichurze i ze strachliwym krzykiem rozbijały się o wieże i rozchwiane drzewa. Ale wiatr, choć był przykry i nieco szkodliwy, silnie też przesuszał rolę, bo już od rana galanto zbielały zagony, a drogi ociekały z wody.